Dzień dobry, moi mili. Postanowiłam, że rozłożę rozkład na październik, ponieważ na wrzesień troszkę w kartach się działo i warto sprawdzić, co będzie w październiku. Nagrywam to w czerwcu. No i zobaczymy, co pokaże rozkład. Serdecznie zapraszam na kontakt prywatny na mojego maila. Można zadać osobiste pytania na jakikolwiek temat, co Was nurtuje. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi połączą się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie czekać Polskę, Polaków i świat w październiku 2021. Październik 2021. Niech mi karty powiedzą, co będzie czekać Polskę i świat w październiku 2021 roku. Październik 2021. Październik. I dalej wychodzą te umowy, moi drodzy. Świecie. Przewija się podobna sytuacja, co we wrześniu w kartach. Ja sobie rozłożę jeszcze tu z boku karty. Co jeszcze tutaj się wydarzy? Tu jest spłacenie, wykaraskanie się z różnych sytuacji, moi drodzy, które będą w świecie. Grupy ludzi, którzy obradują nad czymś. Świat w marazmie. Jakiś świat jakby był, tu dalej karty mówią, pogrążony w czymś. Pogrążony w jakimś strasznym, w jakiejś strasznej zmianie. No dobrze, zaczynamy. Posłuchajcie. Październik. Październik karty się zaczynają tak, że to jest jakby do tamtej sytuacji, co we wrześniu rozkładałam karty. Będą naprawdę jakieś, jakby jakieś ciężkie czasy, gdzie praktycznie w świecie będzie bardzo no taka przygnębiająca sytuacja odnośnie różnych wydarzeń. I różne narody będą wychodziły z tej sytuacji, tak jakby uciekały wręcz od tego, co się dzieje u nich. Ciągle przewija się w kartach taka ta młoda kobieta po 30. I tak jakby ona dała wizję wszystkim jakby krajom. I tu jest dalej jakaś umowa, podpisanie jakichś paktów, porozumień. I teraz co? Dalej jest sytuacja z września, czyli ratują się różne kraje, tak jakby naprawdę z gliszczy. I tutaj
ta kobieta daje pomysły tym wszystkim krajom, jakby zrobić, żeby było dobrze. Po prostu z jakiejś opresji, z jakiejś sytuacji, która będzie w różnych krajach w październiku, jakby ta dziewczyna, ta kobieta dawała nowe perspektywy, żeby jakiś nowy pomysł powstał, żeby sobie z tym poradzić. Tutaj ta dziewczyna naprawdę będzie musiała zachować szczególną ostrożność, bo dużo wokół niej będzie oszustów, ale to będzie bardzo mądra dziewczyna. I tutaj również za nią będą różni ludzie o politycznych korzeniach. Trochę ten pomysł jej przekręcą na ich zasadach. Ale i tak z tego źle nie wyjdą inne kraje i Polska. Bo tak jakby to jest jedyne wyjście z tej sytuacji. Z tej takiej jakby... jakby to powiedzieć... z tej góry, która ich przyciąża. Nie wiem, skojarzyło mi się dziwnie. Góra, która ich przyciąża. Coś takiego. No mniejsza z tym. No i co tu dalej jest, moi drodzy? No i dalej jest, że rozprzestrzenienie właśnie tej wiadomości o tej dziewczyny i tak jakby uwolnienie się z tego marazmu, który nastał. Na pewno osoby trzecie, będą osoby trzecie w tych różnych krajach, które nie będą dowierzały temu pomysłowi, ale ta kobieta właśnie, co wychodzi taka po 50 we wrześniu obok naszego kraju, to ona rozprzestrzeni ten pomysł. I to dalej jest kartek na październik. Czyli ta wizja to jest wrzesień, październik, moi drodzy, idąc dalej, czyli jakby nowy ład. Tak tutaj się to ma. Nowe pomysły. Wychodzenie z sytuacji. Ale będzie to wszędzie. Najgorsze będzie to wszędzie, w różnych krajach, nie tylko u nas. U nas to jeszcze będzie takie naprawdę znośne do wytrzymania, ale najgorzej w innych krajach. Coś tam naprawdę będzie się niedobrego działo i ta kobieta tak jakby rzuci jakiś pomysł, jak to rozwiązać, jak wyjść z tej opresji. Bardzo jest to dziwne. Może być wiele sytuacji, ale to będzie ta jedna główna znacząca. Także poczekamy, zobaczymy, co przyniesie życie i czas. Dobrze, że jest jakaś kobieta w kartach, moi drodzy, która jest bardzo mądra, rozsądna, której można zawierzyć i zaufać, bo jest mało teraz takich ludzi. Dobrze, że jest osoba, która daje światełko nadziei i tą iskrę, dzięki której świat może biegnąć, płynąć dalej. W jakimś tam składzie innym czy ładzie niż do tej pory, ale będzie płynął. Także czeka nas dużo zmian. Czy na lepsze, czy na gorsze. Zobaczymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i uśmiechnijcie się przy tym. Do usłyszenia!